ciebie prowadzą. Byłam przygotowana na to, że my po prostu możemy się zwyczajnie rozstać. To było życie z weekendu do weekendu. Było bardzo dużo łez, bardzo dużo wzruszenia. Stwierdziłam, że coś się poważnego dzieje i zaczęłam drążyć dziurę tak zwaną, oczywiście u męża. Obwiniałam go za wszystko, bo chciałam, żeby było lepiej, żeby było tak, jak ja chcę. Dość mocno żeśmy się kłócili. Nie potrafiliśmy opanować emocji. Dobrym sposobem na dobre małżeństwo to jest na pewno komunikacja i wracanie cały czas do tego, co było w narzeczeństwie. Mam wrażenie, że właśnie teraz daje z siebie wszystko i się realizuje, że tylko przy drugiej osobie, przy moim mężu, mogę być prawdziwie sobą. Wszystko jest do wygrania. Klucz do dobrego małżeństwa jest ich tyle. Nie ma jednego. Byłam przygotowana na to, że my po prostu możemy się zwyczajnie rozstać. Ale musiałam tak się też przed nim oczyścić. Było dużo łez, dużo też i przebaczenia. I no, nie przez przypadek wzięliśmy też ślub w Niedzielę Miłosierdzia. Dzięki temu, że jestem blisko Boga, wiem, że nie jestem sam. Kiedy jest mi trudno, klęczę, idę do spowiedzi, do spowiednika, daję kopniaka, spowiednik w tyłek i wracam do tego życia, bo mam dużą odpowiedzialność. Stwierdziłam, że popatrzę z jego perspektywy i powiedziałam do niego, zaczęłam rozmowę w ten sposób, no rozumiem, że wziąłeś dzieci, żeby mi było łatwiej, żeby mi się tam nie kręciły po kuchni i tak dalej. Mówi, no tak, a ty mówiłaś w ogóle, że dzieci mają być w domu i ja ciebie nie zrozumiałem. I dopiero zaczęliśmy sobie tłumaczyć, jakie były moje intencje, dlaczego ja chciałam, żeby dzieci były w domu, dlaczego on chciał, żeby dzieci były poza domem. I tak naprawdę tam nie było żadnego problemu, żebyśmy my zrobili wielką awanturę. A bardzo często tak jest, że z małych rzeczy, z nieporozumień, z tego, że ja zakładam złą intencję, albo ja w ogóle nie rozumiem tego, co do mnie mówi mój mąż, bo mówi innym językiem niż ja bym chciała usłyszeć. No i z tego wychodzą różne konflikty i różne problemy. Receptą na udany związek taką moją jest to, aby nie dopuścić w relacji z Ewą do tego, że gubimy się w naszych codziennych relacjach, tak? Żeby dbać o tą wspólną relację, dbać o te 10 minut na kanapie wieczorem, gdzie patrzymy na siebie, gdzie mamy chwilę przedyskutować, tak sam na sam. To niby jest nic wielkiego, ale ja to wiem już, że te codzienne wspólne chwile sprawiają, że kochamy się tak chociażby. Też dobrą relacją na związek jest chociażby to, że wyjść człowieku do drugiej osoby w związku z ręką wyciągniętą, kiedy się pokłócicie, no i postaraj się ugasić pożar najzwyczajniej. Nawet ci, którzy topór wojenny wytaczają, to dlaczego wytaczają? Dlatego, że jest jakiś bunt w nich, tak? To jest naturalna reakcja, akurat tam emocjonalna taka, ale w każdym zdrowym człowieku, zdrowym psychicznie, zdrowym w ogóle, jest, myślę, taki głód i pragnienie normalności. Kiedy nagle jedno z tych, z tych partnerów czy małżonków zaczyna nagle wychodzić, znikać, kiedy zaczyna być dużo milczenia, ale mi osobiście by najbardziej czerwona lampka się zapaliła, jakby moja żona nagle zaczęła na godzinę, dwie wychodzić, ja bym nie wiedział, co się z nią dzieje. Nie chcę jej tam, wiecie, śledzić, natomiast jeśli zaczynają być tajemnice, no to chcę powiedzieć, jeśli zaczynają być w związku tajemnice, to myślę, że już pomarańczowa. Jeśli te tajemnice zaczynają się przeradzać w jakieś oskarżenia, to już czerwona. Może już być za późno. Obojętność to, że cokolwiek już mówiłam do mojego męża, odpowiadał tak, dobrze, niech tak będzie. I ja mówię, jak to, ale
Mi już wszystko jedno. I to było najbardziej bolesne słowo. Mi jest wszystko jedno, to znaczy jestem mu obojętna. Cokolwiek zrobię, jemu jest wszystko jedno. I to było we mnie takie trudne do przyjęcia, jak wszystko jedno. To już wolałabym, żebyś nawet się ze mną pokłócił, ale jak milczysz i mówisz, że jest ci wszystko jedno, to było najtrudniejsze dla mnie, że no tak, jak jest ci wszystko jedno, to za chwilę jak odejdziesz, to nawet już o mnie nie pomyślisz. Najstarszy syn Paweł, jeszcze Marysia wtedy się nie urodziła, Paweł, i Paweł rzeczywiście oberwał przez naszą niedojrzałość, tak uważam. No niestety jest to taki smutny fragment naszego małżeństwa, natomiast on się stał, tak? Myśmy to z Pawłem wyjaśnili, on już jest dorosłym mężczyzną, żonatym, ale trzeba było wrócić, tak? I jak rozmawialiśmy z Pawłem, no to powiem ci to, co on czuł, to, co on mi mówił, wiesz, że no, on się czuł zagrożony po prostu, tak? Jak myśmy się kłócili, ale nie to go dotykało, że my się kłócimy, tylko bał się, że my się rozejdziemy, tak? On stresował, pamiętam się, że to mnie bardzo dotknęło, że on się stresował w tym czasie, że my się rozejdziemy, i on siebie obwiniał to. Absolutnie on nie był przyczyną tych kłótni, ale on się o to obwiniał. Mieliśmy wygórowane oczekiwania, że chcieliśmy, żeby działo się po naszemu. Były też między nami kłótnie. W momencie, kiedy się spotykaliśmy i byliśmy razem, to potrafiliśmy się cały czas kłócić. To też było trudne bardzo, bo nie umieliśmy już ze sobą spokojnie rozmawiać, tylko wyrzucaliśmy sobie wszystkie żale. I to chyba było takie dość trudne. Musiałam sobie to przebaczyć, że moje dziecko patrzyło na... a miało być bezpieczne. I właśnie przez takie sytuacje często trudno nam potem odnaleźć drogę w małżeństwie do siebie, bo gdzieś w nas jakieś mechanizmy działają. Małżeństwo jest dla mnie drogą z moją żoną do zbawienia, ale też drogą do poznania siebie, drogą do towarzyszenia mojej żonie w poznawaniu siebie i wielkim szczęściem. Dobrą praktyką jest nie uderzać w rozwiązywanie problemów, kiedy wiesz, że jesteś zły, w sensie, że czujesz złość, czujesz emocje, które nie pomagają ci, nie prowadzą do niczego dobrego, tak? Więc dobrze jest odczekać, nawet pójść do drugiego pokoju, gdybym ja to miał zrobić w tym samym dniu, i nie wiem, pomodlić się, czy wziąć kilka głębokich wdechów, żeby te emocje, które nam tutaj burzą tą codzienność, opadły i dopiero do tego wracać. Lęk przed tym, że no, ktoś mnie odrzuci, bo się dowie wszystkiego, no to wtedy nie miało znaczenia. Po prostu czułam, że muszę to powiedzieć, że muszę być w porządku, że muszę stanąć w prawdzie przed samą sobą, muszę stanąć w prawdzie przed nim, że jak chcemy zacząć coś budować naprawdę, na poważnie, to po prostu musimy wiedzieć, tak? Musimy wiedzieć o sobie, musimy wiedzieć, na czym stoimy, co trzeba tak naprawdę zbudować. Są tacy, którzy mówią, że absolutnie każdemu małżeństwu można pomóc. Moje zdanie jest takie, że można pomóc tym, którzy szukają pomocy. Nawiasem mówiąc, ja zwykle podziwiam, kiedy przyjeżdżają małżeństwa do szpitalika, to wszyscy rozumiemy, że wymaga to od nich niesamowitej pokory. Bo na dzień dobry trzeba, przepraszam za słowo, wybebeszyć wszystkie intymne sprawy, które ich doprowadziły do tego momentu życia. Niełatwe. Często winną jest nie ta osoba, która na początku zawiniła. Często winną jest osoba, której nie widać się, a która no, ma na sumieniu bardzo dużo. Jeśli są dzieci, jeśli jest miłość do tych dzieci, prawda? Wszystko jest do wygrania. Tutaj są kursy dla małżeństw. Jest kurs o dialogu, kurs Filip dla małżeństw, kurs Tobiasz i Sara, kurs Gdybyśmy zaczynali od nowa, kurs o szczęściu małżeńskim. Są też kursy nie tylko dla małżeństw, ale większość są to kursy dla małżeństw. Tu się znalazłam na takim kursie razem z mężem, w głębokim kryzysie, i patrząc na małżeństwa, które prowadziły ten kurs, które doświadczyły podobnych, bo wbrew pozorom my wszyscy przychodzimy podobną drogę, i jeśli nie umiemy sobie radzić z tymi rzeczami właściwie, to czasami się ranimy i nie chcemy już podejmować pracy nad małżeństwem. W dzisiejszym świecie zgubiło się piękno męskości i kobiecości. Dużo osób walczy ze sobą, ale też
są tacy konsumpcyjni. Chcą tylko, chcą, daj, 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 nie? I gdybyś, jak zaczniecie to uwierać w życiu, jak zaczniecie to po prostu uwierać i zaczniesz szukać czegoś głębiej i więcej, no to myślę, że kurs o dialogu jest dobrym miejscem. Gdybyście chcieli przeżyć wasz związek głębiej, poznać siebie mocniej, gdyby twój chłopak chciał zobaczyć w tobie piękną kobietę, a ty w nim mężczyznę, to nie jest takie oczywiste, wbrew pozorom, w tym dzisiejszym świecie konsumpcyjnym, to myślę, że kurs o dialogu jest jak najbardziej dla was. Żeby zrozumieć siebie, swoje uczucia, to jak ja kocham, ale też jak kocha ta moja druga połówka, żeby siebie nie ranić tą miłością. Mam wrażenie, że właśnie teraz daje z siebie wszystko i się realizuje, że tylko przy drugiej osobie, przy moim mężu mogę być prawdziwie sobą. Trzeba wyjść od prawdy. Jeśli nie wyjdziemy od prawdy i jeśli ja ich nie skłonię do tego, żeby jednak pomyśleli nad prawdą swojego losu, swojego małżeństwa, swoich wyborów, to nie pójdziemy nigdzie, tak? Będziemy fantazjować, w tym jesteśmy wszyscy dobrzy, tak? Jakiekolwiek teoretyzowanie łatwo nam wychodzi, prawda? Natomiast co oni mają zrobić? No dokładnie tak samo, prawda? Iść do prawdy, czy ona jest łatwa, czy niełatwa, wybrać prawdę na nowo. Jak tworzyliśmy ten kurs o dialogu, to ja byłem wielkim przeciwnikiem tego kursu. Żeby była jasność, ja broniłem części męskiej i mówiłem, ten kurs nie może nigdy powstać, bo mnie nas te kobiety wykończą tą gadaniną, rozumiecie? Kobiety dużo mówią i ja się tego strasznie bałem. Nie chciałem kursu o dialogu i robiłem wszystko, żeby on nie powstał. Natomiast teraz jak prowadzimy, pierwsze dialogi rzeczywiście robiłem później, jak już zaczęliśmy z Kasią pierwsze dialogi prowadzić, to też robiłem wszystko, żeby ona jak najszybciej się popłakała i wyszła z tego dialogu, bo słuchajcie, no, ale to nie wynikało z tej jakiejś mojej złej chęci, tylko niezrozumienia tego kursu o dialogu i chęci jak najszybszego pozbycia się konieczności rozmowy z żoną na delikatne tematy, umówmy się. Natomiast jak poznałem już kurs o dialogu, to ja już dzisiaj zachęcam Kasię, tak? Ja chcę dialogować. Chcę, żebyśmy zasiadali i zachęcam Kasię. Ja się nie boję teraz, jak ona mi powie, że coś się tam dotknęło, super, chcę to wiedzieć. No bo kiedy, jak ja mogę wiedzieć, że rani moją żonę? Jak ona mi powie? Więc ja ją zachęcam, żeby ona mi o tym mówiła podczas dialogu. Ja też z nią się dzielę, co mnie dotyka i myślę, że to jest super, nie? To jest właśnie chyba klucz. Częścią tego dialogu, która powala mnie na łopatki, jest moment, kiedy musimy, znaczy kiedy chcemy, nie musimy, sobie przebaczyć. Wiemy, że życie budzi wiele sytuacji, gdzie no tutaj coś jest niedomówione, tam coś za głośno powiedziałem, czegoś nie zrobiłem. A dialog jest takim narzędziem, takim czasem specjalnym, wyjątkowym, gdzie możemy sobie opowiedzieć różne rzeczy i później po prostu uklęknąć przy sobie i się przeprosić. Wzięliśmy odpowiedzialność za to małżeństwo. Żeby je zbudować, to wzięliśmy za nie odpowiedzialność. Czyli, bo generalnie w małżeństwo wchodzimy w taki sposób, że ja mam jakieś oczekiwania względem mojego męża. I te oczekiwania po pierwsze rosną niewspółmiernie szybciej niż możliwość sprostania tym oczekiwaniom. To jest jedna rzecz. Po drugie, one mogą w ogóle być kosmiczne. Ale następna rzecz jest taka, że jeżeli ja chcę zmieniać na siłę drugą stronę, no to tak nie zadziała. To tak nie zadziała. Otrzymam tylko opór od tej drugiej strony, tak? A jeżeli ja zmienię swoje zachowanie, to wtedy reakcja mojego męża może być zupełnie inna. I my zaczęliśmy to przerabiać. Żyliśmy razem, ale tak naprawdę osobno. A tu nagle zaczęliśmy odkrywać, że no możemy się czegoś głębiej o sobie wzajemnie dowiedzieć i też o sobie samym. Dbamy o naszą relację małżeńską, o naszą miłość, o nasze uczucia. No, dbamy o to, jak my się do siebie zwracamy. I poprzez ten dialog małżeński co miesiąc zastanawiamy się, co w naszym małżeństwie wydarzyło się dobrego, co było złego, co mogliśmy poprawić, jak się w tym czuliśmy. To jest taki klucz, ten dialog małżeński, ale również nauczanie, które mamy, doświadczamy we wspólnocie. No tego też się nie da ominąć. No bo jeśli ja słyszę, że kolega ze wspólnoty chodzi z żoną na randki, tak? To ja też chcę iść z moją na randkę, tak? Wiem, że to działa.
Cały czas, każdego miesiąca, każdego dnia staramy się, żeby nasze uczucia wzrastały po prostu. Myślę, że dobre jest to, że uczymy się siebie słuchać. To jest dobre. Dobre jest to, że staramy się bardziej siebie rozumieć. Dobre jest to, że cenimy rzeczy małe, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Te małe, codzienne rzeczy, które kiedyś uważałam, że mi się należą. Na przykład to, że mąż mi zrobi herbatę. To mi się należy, jestem jego żoną. No co to za wysiłek zrobić mi herbatę? Przebaczenie to był przełomowy moment. Przebaczenie, tak? Że od tego momentu chcemy zacząć od nowa. Ale nie tylko przebaczenie, żeby przebaczyć, ale żeby sobie przebaczyć, żeby przyjąć przebaczenie od drugiej strony. Bo jak uświadomiłam sobie, że ja się przyczyniłam do wielu sytuacji, wielu ucieczek mojego męża, wiele trudnych słów mu powiedziałam, dużo agresji było w tamtym czasie też we mnie, to było ważne to, żeby przyjąć to przebaczenie i przebaczyć sobie. I po prostu nie odwracać się już do tyłu, tylko zacząć od nowa. Zacząć od nowa na właściwym fundamencie. Jak mamy wyjść z tego dołka emocjonalnego, tak? Świat nic nie przynosił dobrego, bo jedyną informacją, jaką słyszeliśmy, to był rozwód, a myśmy się nie chcieli rozwodzić, bo kochaliśmy się bardzo, nie potrafiliśmy się dogadać, więc zaczęliśmy szukać właśnie w Panu Jezusie, w rekolekcjach. Uważam, że strzał w dziesiątkę, tak? Natomiast to było. Głównym celem przyjazdu na rekolekcję to była chęć uratowania małżeństwa. To była taka ostatnia szansa, ostatnie działanie, jakie chcieliśmy podjąć, to właśnie jakby nie wyszło, to nie wiem, co by się wydarzyło, ale wyszło. Jeżeli twoja żona zaprosi ciebie na taki kurs, tak jak to zrobiła Ewa, ja powiedziałem tak, więc kiedy usłyszysz, że twoja żona zaprasza cię na taki kurs, zgódź się. Wiem dziś, że po takim kursie nasze życie z żoną się odmieniło. Nauczyliśmy się wspólnie rozmawiać, wspólnie rozwiązywać problemy. Pójdź, zobacz, co ty tak naprawdę nie wierzysz. I tutaj właśnie na tym kursie jest takie... może nie odczarowywanie, ale pokazanie takiego prawdziwego obrazu Pana Boga. Polega na tym, żeby poznać Pana Boga, ponieważ mamy bardzo wiele takich schematów już w głowie, mamy też swoje wyobrażenie o Panu Bogu. Moje wyobrażenie o Panu Bogu było niesamowicie skrzywione. Ja w ogóle, ponieważ pochodzimy z rodzin chrześcijańskich, też wierzących, gdzieś tam po drodze to życie, ponieważ no, zaczęło być wygodne, to i nasze sumienia zaczęły się zniekształcać, odeszliśmy od wiary, odeszliśmy od Pana Boga i ten obraz, który po drodze zbieraliśmy o Panu Bogu, zaczął się bardzo mocno wypaczać. Operujemy pewnymi kategoriami religijnymi dla ludzi, którzy wierzą. Im łatwiej pomóc, tak? Bo mają na czym się oprzeć. Ludzie, którzy nie mają wiary albo się borykają z wiarą, muszą znaleźć jakiś autorytet zewnętrzny, prawda? Bez tego nie rozwiążą, albo jest to mamusia i wtedy zaczynają się problemy, albo jest to ktoś ze znajomych, przyjaciel, przyjaciółka, mogą być jeszcze większe problemy. Może być i pomoc jakaś, tak? Ale pomoc może być tendencyjna. My tutaj odsyłamy nie do naszej mądrości, ale odsyłamy do pytań takich fundamentalnych, tak? Co na to Pan Bóg, co na to Twoje sumienie, co na to powołanie Twoje. Wszelkie możliwe ludzkie dramaty są w każdej, zdarzają się w którejś rodzinie, więc wszystko to i nas dotyczy. Więc my jesteśmy tutaj, wspieramy się, bierzemy przykład po prostu z tych małżeństw, które przez różne dramaty przechodziły i oparte właśnie o Pana Boga i o to, że razem przetrwamy, no to dawały radę. I dla nas to jest też taki niesamowity motywator do tego, że no jak takie rzeczy ludzie są w stanie po prostu pokonać, no to dla Boga nie ma nic niemożliwego, to my też po prostu musimy wziąć się za siebie. Jak są przeczołgani przez życie, może nawet lepiej, bo ten fakultet, jak ja mówię, fakultet życia jest nam bardzo potrzebny. Nosa nie podnosimy, nie zadzieramy go, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, żeśmy my zawalili i co myśmy zawalili, prawda? Ale serce jest pełne na szczęście jeszcze wiary i nadziei. I wtedy walczymy. Między nami
tylko drogowskazy do ciebie prowadzą.